życie i śmierć, płomień i krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty, coś go opuścił. Życie i śmierć. Płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znowu. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Zabić go, Everettowie! Za krew Olgierda! No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Everettów, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everett, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż...
Miewacie tu gości? Czasem. Niezbyt często. Dlatego jak już ktoś przychodzi, to się kompania rozochoca. Wesoła rodzinka. Co prawda, to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Twój brat mnie przysyła. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Nie chcę być wścibski, ale ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił, gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. No, to jak to było? W czasie pojazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na jednego przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę, jak skorupkę jajka. Wyobrażasz sobie? Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie srały w portki na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, no, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta. To jest brat. Stary, dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie. Czekaj, no. Tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę.
Daj spokój. Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu? Człowieku, czas to wszystko, co mi pozostało. Za życia też byłeś taki zrzędliwy? Nie wkurwiaj mnie. Skoro mam jedną noc, chcę ją spędzić po swojemu, a nie zadowalać się patrzeniem, jak się inni dobrze bawią. To co proponujesz? Mam pewien pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście, tak. Jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra. Poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Zostaw Shani w spokoju. O, więc tak ma na imię. Pięknie, pięknie. Idealne imię dla idealnej dziewczyny. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało. Więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa! Szczęście mi dziś sprzyja.
Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett, człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stadułek, albo jakiś zagajnik. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobię. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. Trzymaj łapska od niej z daleka. Jak to jest być Wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mów. Nie spodobałoby ci się. Porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Rączę masz bydle. Ładny. Okrój mocny zad, stabilny kłąb. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba! Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Teraz wolni. Czas iść na wesele. Szani pewnie już czeka.
Gniazdo drakonidów powinienem je zniszczyć. Urokliwe miejsce. Te wielkie jaszczurki urządziły sobie tutaj gniazdko. Dobrze się sprawił, Wiedźminie. Aż miło było patrzeć. Geralt, stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele? Miałem się zabawiać, a nie szwendać bez sensu. Przez ciebie to mnie tylko nogi bolą. A coś mi mówi, że chyba nie o to chodziło Olgierdowi. No dobra, wracamy. Geralt, stary byku, może weźmiesz dupę w troki? No dobra, jedź, płotka. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę, nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? W sumie, czemu nie? No, to rozumiem. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Widzisz,
dotąd Geralt był nudziarzem, ale dzisiaj to się zmieni. Widzę, że nawet bardzo. Nigdy nie był zbyt wylewny. Był głupi, ale ja to wszystko naprawię. Wyjdziesz za mnie? To poważna decyzja, ale pomyślę o tym. Na razie idziemy na wesele mojej przyjaciółki. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdążę się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Chodź, przywitajmy się. Przecież nie odstępuję cię na krok. Pora się przywitać. Bądź uprzejmy. Z samego Kowiru byśmy przyjechali, jakby była potrzeba. To twój najważniejszy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolejna nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona, jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin.
Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Diawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. Na tego głupola, jak się ugania za świnią. W najlepszym ubraniu się w błocie tarza. Dzielę się. Aleś se kawalera Jagienka wybrała? Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów? Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. I co będzie, jak wyłowi? Wtedy panna się cieszy, bo to znaczy, że jej kawaler jest rycerski i zaradny. Żadnej nagrody? Nawet buziaka? A to już od każdej panny zależy osobno. Jak chce, to da, jak nie chce, to nie da, ale przymusu nie ma. O! To jeszcze nie koniec. Podoba mi się ta zabawa. Chani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. Myślałam, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Jak zamoknie, to już na nic mi się nie przyda. A myślałam, że znam wsiowe obyczaje, ale o tym z butem nie słyszałem. Skoro już go poznałeś, to może zamiast gadać, wskoczysz do wody i wyłowisz mój but. Jak zamoknie, to już na nic mi się nie przyda.
No rzeczywiście, muł tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce. Na nóżkę, oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na Zeusa, co? Pozanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Shani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, Kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Widziałyście, jak szybko wyłowił jej. Dobrze było popływać. Zróbmy coś jeszcze. Najlepiej coś szalonego. O, kurduple grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Jak mógł przyjechać? Napijcie się z nami, Wiedźminie! Pozwól Shani, że pokażę ci, jaki jest prawdziwy życie. Nie krępuj się. Sobie przycupnęła i tylko czeka na okazję, co? Jaką okazję? W krzyżu mnie łupie od zamiatania młyna. Tom przycupnęła. Jak to mówią, w starym piecu ogień gorze. Jakbym była w twoim wieku, inaczej byś śpiewał. Piszczał jak małe kocie. Co wy robicie? Hej! O co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam, znaczy. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do końca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Uwieczniłby te chwile dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot, chytry jak lis. Pokażę tym wsiokom, jak się gania świn. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. Świnie, szlak mnie trafi.
Zaraz użyję na nich jakiegoś znaku. Patrzysz na mnie, Szani? Pierwsza już zagoniona. Co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Hola, hola, panie Wiedźminie, a co to za sztuczki były z ręcami? Ja to znam. Raz widziałem, jak jeden Wiedźmin kazał się chłopu powiesić. Zrobił coś takie rękami i człowiekowi rozum odebrało. Czyli żeś oszukiwał. To Laura Świniopasa nie będzie. Szani... Co Geralt mawia w takich sytuacjach? Zaraza? Tak właśnie mawia. Zaraza. No dobra, to teraz po mojemu. Niech sobie wsioki grabie w żyć wsadzą! Czy ja wyglądam na świniopasa? Chodźmy stąd, Szani. Mam dosyć tego błota, tych prosiaków. Wybacz, Szani. Zawiodłem cię. Chodzi ci o te świnie? Daj spokój. Jesteśmy tu razem jako para, no to chciałem wygrać ten... to... coś. Nie przesadzaj, nic się nie stało. Powiedz mi, Szani, moja droga, jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Szani, Szani, Szani. Smalę do ciebie cholewki, no to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nie. No to się zastanawiam, czego mi brak. Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w try miga będzie moja. Może tamta. Z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everec. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Szani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku.
jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja... no... nie wiem sama... Ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie? W Oxenfurcie? Albo i w samym Kowirze? Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do stodoły. To wszystko opowiem. Dokładnie. Mastka! Odejdź od pana! A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co, strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett! Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już! Jedziemy! A, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy! Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie! Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do golenia. Ale przymorzy ten przymup. Nie przystoi brać cię. Wy co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everett, znaczy Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodze. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, Szani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu.